Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No serdecznie. I dlaczego pan znowu przegrał wybory? Ile razy można przegrywać? To może SMS tutaj. Wygrał strach przed Jaworskim, a nie Adamowicz. Gdyby tylko była alternatywa, to by pan Adamowicz nie wygrał. No i co pan tak takie SMS-y były rozsyłane. Myślę, że to też trochę ludzi ze sztabu Pawła Adamowicza próbowało pokazywać w internecie takie obawy. Natomiast ja przede wszystkim chciałem podziękować prawie tym 50 tysiącom osób, które na mnie zagłosowały. To jest niewątpliwie wielki sukces, dlatego że nigdy wcześniej nie miałem takiego wyniku. Nigdy wcześniej nikt z Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku nie miał takiego wyniku. Czyli sukces. Oczywiście, że tak. I wszystkim, którzy poszli do tych wyborów, w ogóle poszli, zagłosowali na kogokolwiek, ale serdecznie dziękuję, bo uważam, że najważniejsze, żeby ta frekwencja była jak najwyższa, ale dziękuję za to tym, którzy zagłosowali. No dobrze, ale panie pośle, ale w tych wyborach chodzi o to, żeby wygrać, a nie żeby mieć dobry wynik, tak? No to najważniejsze jest, żeby wygrać. A pan startuje i nie wygrywa. O co coś pani w tym jest. Pani redaktor, oczywiście, że tak, ale sukces byłby... Sukces to miał Wojciech Szczurek, to miał burmistrz Pruszcza Gdańskiego, którzy wygrali, nie? W pierwszej turze. Paweł Adamowicz wygrał te wybory, gratuluję mu, ale do sukcesu to mu bardzo daleko. 6-4 po 16 latach urzędowania. To jest coś, co na pewno będzie długo musiał analizować. To, że w Gdańsku po raz pierwszy zawisły plakaty, dykty, banery Pawła Adamowicza w niespotykanej liczbie w tej drugiej turze. Wisiało, to oczywiście, ale większość kandydatów zawsze się reklamowała. Paweł Adamowicz uważał, że jest mu to niepotrzebne. Zburzyło ten dobry nastrój i myślę, że ten wynik 6-4 w przybliżeniu to jest wynik, który pokazuje, że będzie bardzo silna opozycja. A przede wszystkim jest to sukces gdańszczan, ruchów obywatelskich. Serdecznie gratuluję i dziękuję tym wszystkim, którzy głosowali z innych komitetów, kontrkandydatom za zmianami. Na pewno gdańskie dzielnice będą teraz bardziej pilnować zrównoważonego rozwoju Gdańska. Na pewno ruchy obywatelskie będą pilnować każdej złotówki, a my będziemy im w tym pomagać. Dobrze, panowie, dlaczego? No, ja myślę, że nie od rzeczy byłoby, skoro pana prezydenta Adamowicza pytaliśmy o kolejną kadencję, od razu zapytać o ewentualny czwarty start pana posła. Czy to jest tak, że pan się już zniechęcił, czy to jest tak, że no nabrał pan doświadczenia? Ja jestem przekonany, że Paweł Adamowicz już nie będzie kolejny raz startował. A poseł Jaworski? Z czym ja też nie będę startował. Mówi się też to trzech wcześniej razy pan mówił, że nie będzie pan startował, a potem natomiast, proszę. Nie, no, politycy tak do siebie mają, że nigdy nie można powiedzieć nigdy. Że natomiast, to, co mówią, nie trzeba się do tego przywiązywać. Natomiast, tak? Natomiast na dzień dzisiejszy jestem przekonany, że ani Paweł Adamowicz nie będzie za 4 lata startował, ani Andrzej Jaworski. Panowie, a dlaczego Andrzej Jaworski nie jest w stanie zawalczyć z urzędującym prezydentem? To się w Polsce zdarzyło nowym zupełnie kandydatom, którzy nawet do drugiej tury przechodzili. No jeszcze niedawno byśmy powiedzieli, że PiS i Andrzej Jaworski nie ma prawa w Gdańsku przekroczyć poziomu 30%, no bo takie były wyniki wielu poprzednich 17 wyborów. Nawet według sondaży. Tak, tylko pytanie, na ile to tak, jest głosowanie to, że, na PiS, to, że po prostu czy przeciwko... ta granica została przekroczona. No zobaczymy, czy nie świadczy, czy nie będzie miało to odbicia w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, kiedy PiS w bastionie Platformy wypadnie trochę lepiej. Ale dlaczego Andrzej Jaworski nie miał szans? No w Gdańsku, no gdyby wygrał w Gdańsku, to byłby polityczny koniec świata w Polsce, bo po prostu... Jak to? Jak mógłby PiS... Może początek nowego świata. Jak mógłby PiS, gdyby PiS wygrał w Gdańsku no w mateczniku Platformy... No Lech Wałęsa by się wyprowadził, jak obiecał. Myślę, że nie tylko, ale też jest inny powód. Przecież pan poseł Jaworski jest, że tak powiem, osobą, która wyznaje dosyć takie skrajne poglądy religijne. Stoi na straży, jest obrońcą wiary, jest osobą blisko związaną z ojcem Rydzykiem i myślę, że wygrana w dużym mieście w XXI wieku takiej osoby to po prostu się nie mieści w głowie. Co pan na to? A to jakieś to widzę ze strony redaktora Katki, jakieś takie elementy dyskryminacji nawet, nie? Nie, panie pośle. Ateizacji, panie pośle. Odmawianie komukolwiek jakiejkolwiek funkcji, to myślę, że to jest nie tylko antydemokratyczne, ale to już jest takie trochę dyskryminacyjne. Ja stwierdzam fakt, że po prostu
pan nie ma szans. Ja słucham często pana. Nie, panie pośle, pan potwierdził to też niejako, nie wyciągając na sztandary tych swoich haseł związanych chociażby z walką z ateizacją. Pan nie patował tymi hasłami, z których ale panu wcześniej zaleczał. Proszę nie pamiętać, drodzy, szanowni państwo w studio, że oprócz tego elementu jestem także wiceprzewodniczącym Komisji Skarbu Państwa. Od wielu lat bardzo mocno pilnuję spraw budżetowych i wydawania środków publicznych, tylko że to są te elementy, które są raczej mało znane. Liczba badań, interpelacji, zapytań, ale także wniosków w sprawie finansów jest z mojej strony znacznie większa niż te elementy ideowe czy światopoglądowe. To dlaczego pan startował na prezydenta Gdańska, skoro tam panu tak świetnie idzie w Sejmie, w tej Komisji Skarbu Państwa? Dlatego, że głównym problemem Gdańska, proszę pana, jest wydawanie środków publicznych na rzeczy, które są dla Gdańska niepotrzebne albo które są wątpliwe. ECS, stadion, Tak, a to jest po pierwsze. Po ale drugie, widzi pan, skoro zagłosowali, ale mamy, nie pan posłucha. Ale odpowiem tylko, panie redaktorze. Mhm. Jeżeli mamy sytuację taką, że ktoś mieni się dobrym gospodarzem, to realizuje po pierwsze pewien budżet, a po drugie ma strategię. Jeżeli obojętnie jaka inwestycja jest zaplanowana na jakąś kwotę X, a ona wzrasta dwukrotnie, trzykrotnie, to znaczy, że ktoś nie do końca znał założenia albo nie potrafił pewnych rzeczy zrobić. No, chociażby hala na granicy Gdańska i Sopotu. Pierwsze założenia, które były przedstawiane w 1998 roku, to było około 100 milionów. A ile wyniósł koszt całkowity? Ponad chyba 350, z tego co pamiętam. Ale zauważył pan, że stadion drogi miał kosztować 500 milionów złotych, potem była mowa o 600 milionach złotych, potem była o 700. Wyszło na koniec ze wszystkimi elementami 860 milionów złotych. I to są pieniądze, które mogły iść na zupełnie coś innego. Ale dlaczego, skoro pan to mówił, to gdańszczanie znowu zagłosowali na Pawła Adamowicza, który tak wydaje pieniądze, jak pan mówi? Dlatego, że mamy też bardzo często sytuację taką, że gdańszczanie nie wszyscy śledzą te dyskusje, które były. Przypomnę, że w Gdańsku nie było właściwie tak naprawdę żadnej debaty, która mogłaby się odbyć szerokim echem. Jedna debata w Radiu Gdańsk i debata 23-minutowa w telewizji gdańskiej o 20:30 w najgorszym paśmie. Nie jest elementem... Pan znowu narzeka na te media. Zawsze jak kogoś pan znajdzie tutaj winnego. To być może jest odpowiedź na pytanie, dlaczego pan tych wyborów nie wygrał. Ja bym się nie doszukiwał takich, Krzysiek, powodów metafizycznych. Tylko coś, co Paweł Adamowicz zrobił lepiej niż pan. On mówi, dzisiaj już ogłosił, że zaczyna kolejną kampanię wyborczą i to jest fakt. A pan jakby zaczyna swoją walkę z prezydentem Adamowiczem regularnie co 4 lata w ciągu tych 3 miesięcy trwania kampanii wyborczej. Pan, no, proszę nie odbierać takiego zarzutu, ale pan jest w dużej mierze nieobecny przez większość kadencji i rzeczywiście, jeżeli pan chciałby kontaktować się z gdańszczanami poprzez te debaty, których faktycznie są, nie są, są dłuższe, są krótsze, to jest za mało. Nie przepraszam, bo akurat... Przepraszam, pana nie znam, więc nie wiem, jak się zwraca. Michał Stąporek, który miasto.pl. Panie redaktorze, widzi pan, to może jednak faktycznie pan ma rzadko tu bywa. Zastępca redaktora naczelnego miasto.pl, najbardziej poczytnego portalu w Gdańsku, nie był na żadnej mojej konferencji prasowej, a inni redaktorzy byli. Nasi dziennikarze chodzili na pana konferencję. Powinien pan śledzić, że między innymi właśnie w piątek na podsumowanie kampanii poinformowałem, ale nie było chyba rzeczywiście nikogo z trójmiasta.pl, że my od dzisiaj rozpoczynamy bardzo ostrą pracę w Gdańsku. Będziemy kontynuować to, co robiliśmy. Będziemy jeździć po wszystkich dzielnicach. Zakładamy razem z osobami, które startowały w tych wyborach i do Rady Miasta, z innych komitetów i z kandydatami na prezydenta stowarzyszenie, które nazwaliśmy Stowarzyszenie Uczciwy Gdańsk. I będziemy bardzo mocno punktować wszystkie wydatki finansowe, które są w Gdańsku, czy będą niepotrzebne, albo będą budziły nasze wątpliwości, więc my to już założyliśmy i będziemy to robić. Ale przyzna pan, że dotychczas ta opozycja była w Gdańsku i te działania były słabe, zarówno pana, jak i kolegów z Rady Miasta. Znaczy, na ten temat możemy rozmawiać, czy były słabe, czy były mocne, natomiast kwestia jest tego typu, że zawsze opozycja ma trudniejsze dojście do mediów. To jest też wina opozycji, bo należy się bardziej starać. Jestem przekonany, że teraz będziemy bardziej się starać i ten wynik, który osiągnęliśmy, to 6-4, na pewno wytchnienia i spokoju wydatkowania
publicznych środków Pawłowi Adamowiczowi nie da. Ale pan dociera do mediów, tylko może w niewłaściwy sposób, na przykład pikieta przed koncertem zespołu Behemoth w gdańskim klubie. To się przebyło do mediów, to prawda. Możemy rozmawiać nawet 10 na jednego, jestem przygotowany do takich dyskusji i możemy co chwilę coś że ja tak powiem, pytanie, panie, wtrącać. Panie natomiast pośle. Dla mnie najważniejsze jest to, że prawie 50 tysięcy osób podziela mój pogląd, albo podziela ten program, który przedstawiałem. Cieszę się, że ponad 15 tysięcy, może 10, w drugiej turze zagłosowało więcej spośród tych osób, które głosowały na innych kontrkandydatów. I może się to komuś nie podobać, ale to jest realna też duża siła w Gdańsku. Ale ludzi, którzy chcą zmian i którzy będą robić wszystko, aby odczarować Gdańsk jako ten matecznik Platformy Obywatelskiej. No, panie pośle, rzeczywiście pana wynik jest imponujący. I ja mam taką nadzieję, że to będzie wynik, który troszeczkę zmotywuje prezydenta Adamowicza do zmian w niektórych dziedzinach. Więc z tego punktu widzenia to rzeczywiście jest duży sukces i z którego mam nadzieję, że wszyscy będziemy czerpali korzyści. I to był Krzysztof Katka. Ja chciałam pana posła zapytać jeszcze, jak ocenia wynik, jak ocenia to, co zdarzyło się w Słupsku, że nie wygrał. Do drugiej tury nie przyszedł wasz kandydat, przeszedł kandydat PiSu, chociaż sondaże pokazywały, że to tak będzie. Faworyt nie wygrał tej drugiej tury, czyli Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej, a wygrał Robert Biedroń, poseł, który tak naprawdę związał się z Wybrzeżem kilka lat temu. Za mało znam Słupsk, żeby na temat Słupska rozmawiać. Na pewno jest to zaskoczenie dla wszystkich. Nie rozmawiam jeszcze z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości ze Słupska, ale na pewno jest to bardzo ciekawa sytuacja ze względów socjologicznych i będzie wymagała jakiejś głębszej analizy, ale to jest trochę podobnie jak w Gdańsku, dlatego że w momencie, kiedy jest duże niezadowolenie osób, które do tej pory były w różny sposób wykluczany, to musi się to skumulować w czasie głosowania i myślę, że to był też taki znak protestu. Ja też uważam, że w Gdańsku wiele głosów, które dostałem, to były głosy na znak protestu przeciwko temu, co się w Gdańsku dzieje i działo. A tam w Słupsku teraz PiS z Platformą będzie przeciwko Robertowi Biedroniowi? Nawet dacie radę razem? Zobaczymy, tak jak powiedziałem, na temat Słupska nie chcę się wypowiadać, po prostu nic nie wiem. Czy ja mogę jeszcze jedno słowo? Bardzo proszę. I to jest właśnie największa sztuka Andrzeja Jaworskiego, że on w dużym mieście potrafi mówić sensownie bardzo mi się podobała ta wypowiedź. Ale gdybym usłyszał w Radiu Maryja komentarz polityka PiSu do wyniku wyborów w Słupsku, to bym usłyszał o tym, że to jest koniec Polski, że to jest koniec rodziny, że to jest walka z krzyżem i szereg innych postulatów. I to są po prostu takie dwie nogi, czy takie dwie twarze. No, panie redaktorze, ekipy. Bardzo ciekawy tekst był na temat tego, co się dzieje w Słupsku, w Dzienniku Bałtyckim, kiedy Robert Biedroń, odpowiadając na pytania osób, które go tam na jakimś spotkaniu przypytały, mówił zupełnie co innego niż wcześniej głosił w Sejmie, bo mówił, że nie będzie prowadził żadnej walki z religią, tak. Nie będzie prowadził żadnych elementów światopoglądowych, tylko będzie dbał o mieszkańców Słupska. Natomiast jeżeli chodzi o Radio Maryja, ja myślę, że czasami warto posłuchać i zobaczyć, że wolna antena ma to do siebie, tak jakbym tutaj, że każdy może zadzwonić i swoimi poglądami się podzielić. Ale panie pośle, uprawnienie byłoby, porównanie może byłoby uprawnione, panie redaktorze, gdyby ta sama osoba mówiła co innego w jednych mediach i w drugich mediach. Natomiast jeżeli dana osoba ma podobne poglądy i podobny sposób wygłasza tezy, obojętnie czy to jest Radio Maryja, TVN, Radio Gdańsk czy Polsat News, to chyba jest to właśnie pokazuje. Ale dziękujemy panowie, ja dziękuję. Ale nie uważa pan, kłania się Agnieszka Michajłow z Radia Gdańsk. Drogi panu, czy to jest, że pan akceptuje? No, czy ostatnie zdanie? Gazeta Wyborcza ma jakieś dzisiaj pretensje do Roberta Biedronia, a ja dziękuję jeszcze raz tym wszystkim, którzy zagłosowali. To był Andrzej Jaworski z Prawa i Sprawiedliwości, Agnieszka Michajłow, żegnamy się. Tomasz Olszewski, do usłyszenia. Tomek Sieliwończyk. Dziękuję bardzo. Krzysztof Katka. Dziękuję bardzo. Michał Stąporek. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękujemy. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.